Dzień dobry, Szajbaje. W zasadzie przyczynę pierwszą mam jeszcze omawiać, czy już mam pozostawić bez komentarza? Przyczyna pierwsza, dla której warto rozpocząć trening rano, to jest rano. Wiem, że wielu z Was będzie wstawało jeszcze wcześniej, żeby móc rozpocząć trening i wstaje wcześniej. Poza tym dzień nam się skraca. Bo dopiero zacznie nam się listopad, mamy dzisiaj ostatni dzień października, ale to, co przeżywa się rano na treningu, jest zawsze wyjątkowe. Zawsze wyjątkowe. Kiedy wstajemy razem ze słońcem, ja to uwielbiam. A tym bardziej uwielbiam, kiedy można wstać razem ze słońcem i razem z zachodzącym słońcem zakończyć trening, czy tam długą jazdę. Tak było nad Bałtykiem, przepięknie. Poranny trening jest niesamowity. Jeżeli jedziemy w ciemnościach rano i na przykład wracamy do, dopiero do domu wtedy, kiedy zaczyna się robić gdzieś tam niebieskie, granatowe, niebieskie niebo, jest niesamowicie, przepięknie, jest pusto, w, w mieście nie ma takiego ruchu, w lasach to już w ogóle, zwierzęcy tylko ruch, przepiękna, przepiękna rzecz. Druga przyczyna, dla której warto rozpocząć trening rano, jest taka, jeżeli wstajecie rano, a nie zawsze rano chce się nam wstać na trening, niektórzy w ogóle nie lubią wstawać rano, to z całą pewnością dobrze ten trening wykorzystacie. Gwarantuję Wam to. Jeżeli macie zaplanowane, żeby zrobić trzy tempówki dziesięciominutowe, zrobicie te tempówki, bo wiecie, że po to wstaliście. I poczucie, że wstałem rano, żeby wyjść, jest zimno i gile z nosami lecą i jeszcze nie zrobię tych głupich tempówek i przyjadę z domu... Byłoby bez sensu. Zrobicie swój trening. Jeżeli to ma być zwłaszcza trening wymagający, będziecie w stanie to zrobić. Przy okazji polecam Wam spróbować trening, przynajmniej te krótsze. Jeżeli jeszcze nie jesteście przyzwyczajeni do niejedzenia co kilka godzin i podjadania, spróbujcie zrobić naczczę albo po bardzo, bardzo, bardzo lekkim śniadanku weźcie sobie coś do kieszeni, banana czy, czy jakiegoś power żela. Więc druga przyczyna to to, że wykorzystacie ten czas do maksimum, i o to właśnie w treningu chodzi. Nie mamy jeździć godzinami, mamy, mamy sprawić, żeby trening był jak najbardziej wartościowy. Trzecia przyczyna, dla której warto wstać rano i pójść na trening, jest taka, że jeżeli Treningi planujemy rano, to one nam prawie nigdy nie uciekną. Mi się wczoraj zdarzyło, miałem zrobić drugą sesję treningową wczoraj po południu, ale praca się bardzo przeciągnęła, więc byłem już bardzo głodny, bo obiad mi się przełożył o 4 godziny, To mi się zdarza rzadko, ale się zdarzyło i miałem wybór: albo bardzo głodnym iść na trening, albo zrezygnować. Zrezygnowałem, zamieniłem go na spacer po. po Obiadu, kolacji, bo już potem nie, nie byłbym w stanie po jedzeniu wykonać treningu, bo to był trening biegowy. Jeżeli trenuj, planujemy go rano, rano nic z tym nie koliduje. Nic. Nie zadzwoni przyjaciel, nigdzie nas nie zaprosi, nic się szczególnego rano nie wydarza. Rano treningi zazwyczaj się odbywają i na tym bardzo, bardzo nam zależy. I czwarta przyczyna, dla której naprawdę warto spróbować nie tylko raz wykonać trening, ale spróbować kilku tygodni przynajmniej wykonywania treningów rano, to to, że poranny wysiłek fizyczny bardzo wspiera nasz naturalny, dobowy tryb wyrzucania produkcji hormonów. Więc jeżeli rano wyprodukujemy sobie hormony, które są związane z walką, stresem, ekscytacją, aktywnością, to wieczorem będzie nam się łatwiej wyciszyć, pójść spać. To znaczy, że wieczorem nie będziemy oglądać jakichś głupich rzeczy gdzieś tam w necie, albo po prostu marnować czasu, nawet oglądając Szajbajka, tylko będzie nam się chciało spać, pójdziemy spać, a rano wstaniemy pełni energii. Spróbujcie coś takiego zrobić przez kilka tygodni, jeżeli nie robiliście. Ja wiem, że rano odwozicie dzieci do pracy, ale też nie wszyscy. Ale jeżeli nawet, to... No, znam takich. Mój kuzyn w tym momencie potrafi wstać o godzinie 5, żeby, żeby wykonać trening ala triatlonowy. Yy, więc naprawdę świetna sprawa. Nie chodzi o to, żeby się przemęczać, ale jeżeli jesteśmy w stanie, to to róbmy. Hmm? Po pierwsze, Bach, bo warto. Po drugie, bo taki trening najlepiej wykorzystamy. Po trzecie, bo taki trening bardzo rzadko nam. Ucieknie, i po czwarte, dobowy rytm działania yy, nas, jako ludzi, budowy, budowy no także budowy naszego ciała, bo chodzi o to, żebyśmy w nocy się budowali, procesy anaboliczne, a w dzień kataboliczny. To też o to chodzi. I to działa. Piękna rzecz. Pozdrawiam Was serdecznie. Tak się dzisiaj rozpoczął mój dzień.